dzisiaj kolejna lekcja, tym razem leszcz. Fajnie jest ciągnąć liberkę, tylko nie wiadomo, czy ona jest. Zielska na pewno dużo. Czarny nie ma. Ja też nie mam czarny. Leszcze się bardzo prosto łowi w sezonie letnim, wystarczą zwykłe gwizdy i się łowi je bardzo blisko plaży, no, metodą gruntową. Jest 50, jest. 52. No, czyli taki idealnie się na patelnię zmieści. Tak to wygląda, jak jest skończony, bardzo fajnie. I nawet jak rzucimy mega siłowo, to nam nic po prostu nie zleci. I połączenie tego, jak związywałem to z tą główną żyłką. Dzięki temu nie robi nam się helikopter, jak zarzucamy. Mi to działa. Mówisz, że najlepiej kilka glist i rozsuwa jedną. Jedna rozsuwa, bo jest ostatnia. Ale ostatnie mogą być kurczę też. Tak dużo przykuwasz? Tak. Ja się staram, wiesz, mniej, żeby jednak to mięsko bardziej zwisało, wiesz? A daj ty. Mamy od groma glistę Dendrobena trójka bądź czwórka, najlepsza chyba. Tym razem jest trójka. Taśma taka rozpuszczalna. We wodzie. I na deszczu też. Tak jest. Słuchajcie, nie żałujemy tej taśmy. Ja ją jeszcze tak łamię na pół, o, żeby za jednym zamachem było więcej. I teraz jak mamy żyłkę główną, to wszystko razem związujemy. Nie obawiamy się, że to nie wiadomo, się nie rozpuści, bo się rozpuści. I co jest najważniejsze, żeby te wszystkie, zobaczcie, te wszystkie ogonki, my musimy je brać do góry i zawiązywać. Ten każdy ogonek jest naprawdę bardzo ważny, bo jak siłowo zarzucimy, to on po prostu nam odpadnie. Jeśli chodzi o haczyki, używam takie małe haczyki. Myślę, że one są w miarę odpowiednie do leszcza. Leszcz się fajnie na nie zacina. Czasami można zrobić takie haczyki flądrowe, dłuższe, które mają dodatkowe zadziory. One też nie są złe, tym bardziej, że mamy te glizdy, które to lepiej nam trzyma. Te nasze dendrobeny czy rosówki, ale ja używam te małe haczyki, one mi się sprawdzają, natomiast tak jak mam tutaj z jakimiś, zobaczcie, udziwnieniami, według mnie leszcz tego nie lubi. No tak wymyśliłem sobie tak na przestrzeni czasu, że no więcej brań jest, jak nie ma jakichś udziwnień, nawet jakichś małych, bo zobaczcie, mam takie małe cykinki. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o flądry, natomiast jeżeli chodzi o leszcza, to nie za bardzo. O, na tym troku, jeszcze kogoś trok podpiąłem. No i widzicie jak to jest, sami po sobie sprzątamy, tutaj mamy taki przykład. Jest jakiś trok wędkarza, który wcześniej był, no i coś trok urwał. Trok bez niczego. Tak jest, i Janek wyciągnął to przed chwilą z flonderką, zresztą zaraz pokażemy tą flądrę. No wyciągnij, jak żeśmy mieli rekord Guinnessa, żeśmy bili 10 dni i nocy, taka łowiliśmy, flonderka. Tak jest, to żeśmy to robili często. Spoko. Janek ma rury i ma tripoda, co jest lepsze? Tripod. Czemu? Ponieważ można go dobrze ustawić i wędki mieć dwie w takiej samej pozycji. Tak podglądamy dzisiaj zestawy na leszcza. Co ty teraz robisz? Skracam... Trok. Trok. W taki chałupniczy sposób? A nie, bo ty masz taką pętelkę. Ty masz taki systemik, opowiadaj. Jak ci się na ten systemik łowi? Jak są krótkie, boczne troki, to dobrze. Jak jest dłuższy, to się plącze. No dobra, ale co to ci daje, powiedz? Można założyć krętlik i się kręci, a tutaj też się kręci.
Ale to zawsze dodatkowe takie ustrojstwo, które potrafi, mniej leci, bliżej, tak? Mi to nie przeszkadza. Aha. I widzę, że w pełni legalnie, jeden punkt zaczepu. No tak, należy na jeden punkt zaczepu. Jakbym łapał flądry, to bym dał dwa. Ja tam czasami w Holandii widzę, jak oni łapią, to zawsze mają te właśnie takie na tych drutach przeważnie. Tylko że w Holandii można łowić na trzy haczyki. Aha. Może dlatego, co? Możliwe, żeby się nie plątało. Ale ładnie, panie kochany. Nie ma co tak. Glizdów twoich nie widać. Wszyscy mają zielsko, chyba będzie mamija. Zobaczymy. Przypon koniczny, to często tutaj jest jakieś zielsko na przyponie konicznym, ale zobaczcie. Mój kamerzysta, nie ma zielska, zobaczcie, nie wiem czemu, może dlatego, że daleko zarzucam. Jesteśmy bardzo blisko siebie i to zielsko powinno być wszędzie. Ja nie mam. Słuchajcie, można mieć namiocik plażowy, taki oto wypasiony. Full sprzętu można mieć, można łowić na dwie wędki. Jak najbardziej nikt tam nie zabroni, nie? Bo to wszystko możemy mieć. Legalnie w Polsce łowić na dwie wędki. Takie jest prawo. Natomiast ja dzisiaj łowiłem na jedną wędkę. Przypomnę tutaj, że jeżeli się nastawiamy na leszcza, to według przepisów polskich, które tak prawdę mówiąc są trochę chore, można łowić tylko na jeden hak, jeden punkt zaczepu. Flądry łowimy na dwa, a na przykład śledzie na pięć. Natomiast śledzie łowimy na pięć, ale to już jest inna metoda, bo to jest spinning, a my mówimy o surfcastingu, nie? Czyli łowimy na surfa na jeden haczyk, jeżeli chodzi o leszcze. No ja dzisiaj łowiłem na jedną wędkę, już się powoli szykujemy, no ale da się, to wystarczy trochę szczęścia, nie? No ja mam więcej szczęścia niż rozumiem. Cześć!